Kontestacja. Startujemy kontestację. Kamil Cebulski was wita. 31 października 2012 roku. Czyli co, Janku? Takie Halloween amerykańskie, tak? No, chyba to jest... Jutro jest Halloween. A nie dzisiaj? No, zdaje mi się, że jest czwartek. Albo weekend. Nawet ja nie wiem, bo ja się tym świętem, że tak powiem, specjalnie nie podniecałem. Kupowaliśmy tylko cukierki, żeby dzieciom dawać, bo dzieci stukały do drzwi i dopominały się o cukierki. Natomiast dzisiaj bardzo mnie rozbawił pewien komentarz w radio, słyszałem, mianowicie, że Kościół się sprzeciwia Halloweenowi, że to jest jakieś satanistyczne święto. No i zadzwonił do radia jeden ze słuchaczy i powiedział, że właśnie dzisiaj widział, po podwórku chodziła grupka 7-letnich satanistów. Tam w jego miejscowości. Trochę mnie to rozbawiło. Nie no, trochę już przesadzają, no ale przecież to można, to jest właśnie święto dzieci, no, że się straszy, no straszy się, no Boże kochany. Kiedyś to się nazywało, zdaje się, u nas dziady, prawda? Dlatego Polska jest nazywana bardzo często, przynajmniej przeze mnie, kraj dziadów. Stąd może dlatego tak nie lubią tego Halloweenu, ale mnie to specjalnie, tak powiem, nie podniecało. No nie wiem, nie uczestniczyłem w tym poza tymi cukierkami, tak jak mówię. Więc nie wiem, czy to dzisiaj jest, czy zdaje mi się, że to w czwartek było, ale dzisiaj jest środa. No więc, wiesz, jutro w Stanach Zjednoczonych nie obchodzą wszystkich świętych. To znaczy obchodzą wszystkich świętych, ale to nie jest święto zmarłych. Święto zmarłych jest zaś w maju, Memorial Day, 25 maja, coś takiego. I to jest święto zmarłych. Więc tam są inne obchody, a myśmy przejęli Halloween właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Chociaż tutaj niektórzy uważają, że to święto było znacznie wcześniej w Polsce. To znaczy gdzieś tam ile? 500 lat temu czy 400 lat temu, już żeśmy tych dziadów obchodzili. No. Nie wiem, czy mnie słyszysz, bo... Dobrze cię słychać. To znaczy na tym słabszym mikrofonie, ale znaczy, dobrze. Ale nie, no ja mam dwa i ten lepszy nie, w ogóle nie działa. Nie wiem, co tutaj się... To górskie powietrze tak na niego wpływa, Janku. Może, albo może zamarł internet, wiesz, bo zimno jest. No w każdym razie chciałbym trochę wytłumaczyć, znaczy nie wytłumaczyć się, bo ja tu się nie mam czego tłumaczyć. Dlaczego postanowiłem jednak zaniechać tej inicjatywy gospodarstwa, to znaczy ja się po prostu z tego wycofuję, ponieważ no dlaczego? Już, słuchaj, no, jakiś facet pisze na tym forum dyskusyjnym, że ja chciałem skupić ziemię za pomocą słuchaczy kontestacji, a następnie ją zatrzymać dla siebie, jakieś podejrzenia, wiesz, to jest bardzo, to jest nagminne w naszym środowisku. Po prostu już mi się, tak powiem, żygać, zapomniałem na jakiś czas o tym, ale pamiętam, mieliśmy taką podobną historię, mianowicie Związek Polonii Chicagowskiej sprzedawał jeden ze swoich budynków i ta cena była rzeczywiście bardzo atrakcyjna. Ja namawiałem ludzi, żeby ponieważ akurat prezes tego związku, taki pan Moskal był, już nie żyje, on był bardzo antypolski, ponieważ on się już urodził tam w Ameryce, był przynależny do związku chyba tylko ze względu na biznes i na prestiż. No w każdym razie wybrano go prezesem i szkodził, więcej szkodził niż pomagał. No jedną z jego takich właśnie pociągnięć to była wyprzedaż wszystkich zasobów, jakie w ciągu tam 100 czy iluś lat zgromadziła Polonia, więc taki Związek Harcerstwa, klub sportowy polonijny, to White Eagle był, no jeszcze parę innych organizacji, więc właśnie jednym z tych budynków był budynek White Eagle, jakiegoś klubu, znaczy nie jakiegoś, tylko klubu polonijnego, klubu, który powstał 100 lat wcześniej. No on go sprzedawał, no potrzebował pieniędzy na swoją organizację, która była właściwie już tylko firmą ubezpieczeniową. No i chcieliśmy to kupić, żeśmy się już właściwie deklaracje były nawet na ponad
ponad wartość tego budynku. No mieliśmy się spotkać i iść do... Tam notariuszy nie ma w Ameryce, na szczęście. Jest adwokat, no i jest taka firma, która ubezpiecza tytuł własności zamiast notariusza i ona bierze odpowiedzialność za ciągłość własności. No i tam mieliśmy spisać kontrakt, kupić. Ta grupa, która się zadeklarowała, mieliśmy kupić ten budynek. No i potem się nagle wszyscy, jeden się wycofał, ten drugi się wycofał, potem trzeci się wycofał. Ja nie byłem promoterem tego, broń Boże, aczkolwiek w naszej audycji radiowej, którą tam wtedy prowadziliśmy z kolegą, też już nieżyjącym, Jurkiem Jurakiem, myśmy byli takim przekaźnikiem między grupą inicjującą przejęcie tego budynku. No chcieliśmy tam zrobić klub polski, taki wiesz, kawiarnie jakieś, żeby się można było spotkać, pogadać, jakieś prelekcje, wykład o takie rzeczy, no czasami jakąś może zabawę nawet zrobić, kawernę. No i niestety nic z tego nie wyszło i oczywiście zaczęła się nagonka, jakieś paszkwile, że ktoś tam chciał to ukraść, no straszny, wiesz, po prostu i teraz mi się to wszystko przypomniało znowu, no i wiesz, i tak mi się odechciało, a potem jak przeanalizowałem wszystko, no to jakby się to nie powiodło, to wiesz, to potem, nie wiem, by mnie powiesili, albo ja bym się musiał sam powiesić. Wiesz, poza tym to jest tak, że Ludwig von Mises powiedział kiedyś, że dopóki ktoś nie zapłaci ceny swoich przekonań, no to jego deklaracje są bez znaczenia, wiesz? Ja też tak sobie pomyślałem. Była taka grupa ludzi, bo ta grupa właśnie uważa, że ja się wycofałem, dlatego że się przestraszyłem się jakiegoś bojkotu, nie wiem, potępienia za to, że żebyśmy brali dopłaty unijne do ziemi, którą by się kupiło. No i ja tam się tego nie boję, bo po pierwsze uważam, że taka ortodoksja to w dzisiejszych warunkach jest właściwie śmieszna, bo na tej samej zasadzie można byłoby za niemoralnym uznać jeżdżenie autostradą, która jest wybudowana z dotacji unijnych. Autostrady są płatne, Janku. Nie, ale wybudowane zostały w dużym stopniu za pieniądze unijne. To samo komunikacja, energia, węgiel, szkoły, szpitale, żłobki. Ja to wszystko wypisałem tutaj z takich przykładowych dotacji, które znalazłem na internecie. Także nie da się dzisiaj żyć w taki sposób neutralny, w taki sposób bezkompromisowy. No chyba, że się jest rewolucjonistą, no ale tutaj ja przynajmniej rewolucjonistą nie jestem, nie lubię rewolucji. Uważam, że są inne metody i właśnie ja się zdecydowałem na metodę uczenia, przekonywania poprzez literaturę, poprzez naukę, jak się pozbyć tego garba w postaci kolektywizmu, socjalizmu i innych izmów. No i robię to na tyle, na ile to jest możliwe. No to też wiesz, no nie będę świata zbawiał. Poza tym wiesz, no jak tak się przyjrzałem tym dopłatom, to między nami mówiąc, ty jesteś przeciwny. To nie są dotacje, to są dopłaty, czyli jakby rekompensata za wysiłek, za wkład, jaki rolnik polski bierze na siebie, wchodząc do Unii Europejskiej, na którą miał albo nie miał wpływu, prawda? Na to wejście miał wpływ albo nie. No niektórzy rolnicy byli przeciwko. Wielu rolników było przeciwko wejściu do Unii. Wielu nierolników też było, ale w sumie żeśmy zostali przegłosowani. No i sprawa jest taka, że Unia Europejska narzuciła wspólną politykę rolną. I ta wspólna polityka rolna wymaga pewnych działań, obróbki tam, prawda, żeby utrzymywać ziemię w odpowiedniej kulturze rolnej i w zamian za to podatnicy unijni zdecydowali, że będą wspierać swoich rolników. Nie wiem, czy się na to godzą, czy się nie godzą. W każdym razie demokratycznie zostali przegłosowani. Ja jestem, że tak powiem, no może nie wrogiem, ale mam
wiele zastrzeżeń do demokracji. Powiedziałbym, że w zasadzie głównie mam zastrzeżenia. Natomiast no co mogę zrobić? Jest dyktatura większości i taki jest porządek. No, nie jestem w stanie się z tego porządku, bo jeżeli ja nie będę brał dopłat, no to w jakiś inny sposób będę korzystał. No nie wiem, na przykład kupię sobie coś, albo no nawet autostradą się przejadę, prawda? Więc te dopłaty obszarowe są uzależnione tym, że trzeba posiadać tę ziemię i trzeba ją obrabiać. Więc to nie jest tak, że ktoś, wiesz, tak jak dotacje unijne, że ktoś czy ma uprawnienia, czy nie ma uprawnienia do tego, żeby taką dotację dostać. Moralne, czy może nawet materialne, bardziej może nie mieć takich uprawnień i się stara, jeżeli wie, jak to zrobić. Natomiast w przypadku rolników to jest tak, że otrzymują, wiesz, no, są pewne wymagania, muszą obrobić tę ziemię, bo jak nie obrobią, no to wtedy będą płacić kary, żeby nie płacić kar, żeby nie być ukaranym, no to to robią to, prawda? Większość robi, chyba nawet może wszyscy. I w zamian za to otrzymują te dopłaty, no dopłaty, czyli jako rekompensatę za to, co zrobili. Poza tym, wiesz, no różnie to bywa. Tutaj mnie oskarżali o dopłaty, ale wiesz, ja nie chcę się tłumaczyć, bo nawet, bo po co? Ja nie muszę być kryształem, czy nie muszę być nawet, wiesz, Feuerbach powiedział kiedyś, że kiedy mu zarzucono, że jest niekonsekwentny w stosunku do tego, czego naucza, powiedział, że on nie spotkał jeszcze drogowskazu, który by podążał drogą, którą wskazuje. Ja aż tak skrajnie cyniczny nie jestem, ale mogę powiedzieć tyle, że nie jestem aniołem, który, wiesz, czy jakimś idolem, czy półbogiem, który ma dawać przykład światu, jak się tutaj poruszać w systemie niemalże socjalistycznym, żeby nie korzystać z redystrybucji. No bo to jest praktycznie niemożliwe, no bo piekarz, który bierze dopłaty, dotacje na budowę pieca, czy pizzeria, która bierze na budowę pieca, jeżeli ja w takiej pizzerii kupię pizzę albo u piekarza kupię pieczywo, no to jestem również umoczony. No, nie mogę, to nie można z ludzi zrobić wariatów. No, znaczy, oczywiście można się starać i pewnie są tacy ludzie, ale ja na pewno rewolucjonistą nie jestem i być nie chcę. Jeżeli uznała takie duże grono uznało, że to gospodarstwo byłoby no niemoralne, a moje jakby przywództwo, ja tu nie jestem żadnym przywódcą. Ja chciałem zrobić tylko tak, żeby was skrzyknąć, no zmobilizować, bo jest jakaś okazja, jesteście sympatycznym środowiskiem i chciałem, żeby coś z tego wynikło, bo wszyscy mówią, że my tylko protestujemy, że my tylko negujemy, że my tylko krytykujemy, natomiast niczego pozytywnego nie robimy. W sensie pozytywnego, w sensie dla siebie, a dla kogo? Zresztą również i tenże Mises mówił, że człowiek zawsze postępuje tak, żeby mu było lepiej niż był, niż jest. Oczywiście kwestie moralne są ważne, ale jeżeli jesteśmy w zgodzie z prawem, jeżeli więcej z tego pożytku jest nawet dla innych ludzi, no to ja bym rozważył, prawda, czy może zrezygnować w ogóle z działalności gospodarczej, ponieważ ona jest przesiąknięta etatyzmem i socjalizmem, czy mimo wszystko prowadzić ją dla dobra tych, no przynajmniej kilku czy kilkunastu ludzi, którzy wokół nas żyją, no naszych rodzin i tak dalej. Okay. Także mamy Janku Futrzaka na antenie. Jak nie wiem, proszę cię bardzo, słuchamy. Dobry wieczór. Cześć. Tak, jak chwilowo w Polsce jestem, także ja powiem tak, odnośnie dotacji unijnych, z racji tej, że rezyduję w południowych Niemczech, tam praktycznie tego nie widać. Znaczy w sensie w Polsce to co chwilę. Tu Unia dopłaciła, tam Unia dopłaciła. W południowych Niemczech nie widziałem w ogóle praktycznie żadnych tablic, że Unia Europejska cokolwiek finansuje. No bo dopiero, to oni finansują.
To Niemcy tak, to... biorą, to oni będą bliżej. No z tym, że tutaj należy podzielić, bo ja sobie pozwoliłem, bo poprzednio leciałem samolotem z południowych Niemiec, więc tak niewiele widziałem, natomiast pozwoliłem sobie pojechać pociągiem ostatnio do Polski i miałem okazję troszeczkę ten kraj zobaczyć, no to powiem tak, przejeżdżałem przez byłe NRD, tam jest gorzej niż w Polsce. Ja byłem przerażony takich traumatycznych widoków, jakich widziałem, mnóstwo opuszczonych budynków, szyby na stacjach kolejowych, niby jest stacja odnowiona, szyby powybijane, jakaś folia wstawiona, no po prostu byłem przerażony. W Polsce czegoś takiego nie widziałem, nie wiem, chyba na jakimś totalnym zadupiu coś takiego można zauważyć. A wiesz dlaczego tak jest tam? Bo odmówili dopłat. Natomiast to są ci, co odmówili dopłat. Dojechać do NRF-u. No nie, no oczywiście wiesz, to jest jeden z nielicznych powodów do dumy, przynajmniej dla mnie, jak Polacy wykupują mieszkania w NRD i się tam jeszcze osiedlają i są podobno już jakieś miasteczka, jest kilka miasteczek czy kilkanaście, w których jest więcej Polaków niż Niemcy. Chociażby. Chyba Legnic, tam jest, znaczy okazuje się, że tam jest taniej jest zamieszkać niż w Szczecinie, a że komunikacja jest dogodna, bo są pociągi chyba co godzinę z centrum Szczecina tam, to po prostu ludzie, i tam jest taniej, to po prostu ludzie potrafią się osiedlać właśnie po stronie niemieckiej. Taniej jest, no wiesz, no to tak samo taniej jest prawdopodobnie w... No gdzie tu może byłoby taniej? No na pewno taniej jest w Republice Środkowej Afryki. Na pewno ale taniej dobrze, jest... dobrze, okej, okay, ja rozumiem, ale chodzi o dojazd, no bo jeżeli jedziesz pół godziny pociągiem z centrum Szczecina, to równie dobrze możesz się przebijać przez miasto jakimś autobusem też pół godziny, czy nawet dłużej, gdzieś tam na jakieś peryferie Szczecina. Więc tutaj stosunek ceny i w ogóle czasu dojazdu jest na tyle dobry, że ludzie po prostu się osiedlają właśnie po stronie niemieckiej. W tej chwili kontroli nie ma i to jakoś tam funkcjonuje. Czyli co? Czyli to, no to jest pomysł. Ja uważam, że to jest dobry pomysł. Jak w przeciwieństwie do tego, na przykład wiem, że w Hiszpanii w tej chwili wyprzedają te przejęte apartamenty, mieszkania, banki wyprzedają za pół ceny i to uważam nie jest taki dobry pomysł. Natomiast kupowanie w Niemczech to jest dobry pomysł. No i może ja bym się może dzisiaj skupił, znaczy teraz bym się jeszcze przez chwilę skupił na tym, że jeżeli ci, którzy chcą to gospodarstwo, że tak powiem, założyć, to ja wam pomogę, weźcie się, skrzyknijcie jakoś, wy się zmobilizujcie. Dlaczego ja tutaj mam coś, nie wiem, no, motywować was nie muszę, zachęcać was nie muszę, bo jesteście przekonani. Wielu jest przekonanych, że dostałem jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt nawet listów z deklaracjami. Jeżeli uznacie, że to jest ok, to wchodźcie w to, kupujcie ziemię. Czy to jak to rozwiążecie organizacyjnie, to nie ma żadnego znaczenia. Ja chciałem to aktem notarialnym, żeby było proporcjonalnie ze względu na to, że ze spółką no to jest tak, że potem jakaś grupa przejmuje władzę i zaczyna, no decyduje ten, kto ma większość udziału. A gdzie chcesz tą ziemię kupować? W Polsce, gdziekolwiek, no nie wiem, w Polsce, na Słowacji, po Słowacji jest dobra, Ukraina. Myślę, że niedługo też ruszy z ziemią. Też miałem dwa maile od ludzi, którzy jeden się wręcz już kupuje na Ukrainie ziemię, to znaczy na razie nie kupuje, bo nie wolno, natomiast chce wziąć dzierżawę, a następnie jak wejdą przepisy, to ten, kto ma w dzierżawie, to będzie miał prawo pierwokupu tej ziemi. Więc ja myślę, że w Polsce można wszędzie. Można, tylko że im bliżej, tym lepiej jest taka zasada w nieruchomościach, że tam nie inwestuj w nieruchomości tam, gdzie nie mieszkasz, albo inaczej, jak inwestujesz, to inwestuj tam, gdzie mieszkasz, to znaczy blisko twojego miejsca zamieszkania. No to ziemią rolną to może być 100 czy 200 kilometrów, to nie sprawia wielkiej różnicy. Poza tym,
Tutaj dostałem jeszcze, może do tego potem wrócimy. Tomku, jeszcze chciałeś coś dodać? Tak, jeszcze chciałem. Po pierwsze, cieszy mnie nareszcie coś pozytywnego, bo tak kojarzony byłeś przeze mnie przynajmniej, że krytykujesz, ale widzę, że pozytywnie, także mnie to bardzo cieszy. A jeszcze na koniec powiem, bo tak rozmawiałem z rolnikami, oni tak narzekają na unijną biurokrację, że powiedzą tak, dla nas najlepiej to by było, niech oni zabierają te dotacje i niech oni zabierają tą biurokrację, te dotacje nie są warte tej biurokracji, którą oni muszą tutaj obrabiać. Ci mali rolnicy. Ja o tym wiem dobrze, dlatego że ja nie biorę dopłat, jestem pozbawiony dopłat. Co prawda procesuję się z agencją, bo chcę wygrać, ale zostałem pozbawiony dopłat. Także biurokracja jest olbrzymia. Natomiast tutaj ja bym trochę zmodyfikował to, co powiedziałeś, czy to, co rolnicy. Rolnicy naprawdę mówią tak, że najchętniej to by zrezygnowali z dotacji, jeżeli by wszyscy zrezygnowali z dotacji. Bo w tej sytuacji dzisiaj jest tak, że dotuje się rolnika francuskiego czy niemieckiego, gdzie wiadomo, że Niemcy i Francja to nie są kraje rolnicze i ziemniaki można 10 razy taniej kupić w Maroku, prawda, czy gdzieś tam w Afryce, w Etiopii. Zamiast uprawiać ziemniaki i takie różne ordynarne uprawy rolne w Europie. To w ogóle jest bez sensu. Polska jeszcze jest krajem rolnym, ale Polska zresztą w tej polityce rolnej unijnej zajmuje miejsce kraju takiego skansenu ekologicznego, nie wiem czy wiecie. Ta Natura 2000 i utrudnienia w budowie infrastruktury, nawet i autostrad. Tam była słynna historia z Doliną Rozpudy w Augustowem, że w końcu Unia zabroniła budowę obwodnicy Augustowa, która miała przechodzić przez Dolinę Rozpudy i w tej chwili ani obwodnicy, ani doliny, dolina też właściwie podupada, ponieważ jedynym, no, może nie jedynym, ale był tam szlak komunikacyjny jakby był, to by też przyciągał ludzi, turystów, którzy by tam jeździli. Także Polska jest raczej skansenem, przeznaczona na skansen ekologiczny, co zresztą widać już po tych, nie wiem ile lat, 8 lat, 8 lat chyba jest teraz, czy 8 rok tej polityki, wspólnej polityki rolnej, że my więcej teraz importujemy żywności niż produkujemy. To znaczy już Polska nie jest w stanie utrzymać, polscy rolnicy nie są w stanie utrzymać wyprodukować tyle żywności, ile Polacy konsumują. No. Ja się za chwilkę rozłączę, tylko jeszcze taki humorystyczny akcent. Dzisiaj wyczytałem jakiś tekst Roberta Gwiazdowskiego. Budowane za ogromne pieniądze przejścia dla żab pod autostradami stały się stołówkami dla bocianów, bo bociany wyczuły, że tam jest dużo jedzenia. No, to jeszcze tutaj można pociągnąć, ponieważ nie pozwala się w Polsce instalować wiatraków, tych elektrowni wiatrowych, dlatego że ptaki, że to by szkodziło ptakom, że no, nawet oni nie dość, że ludzi uważają za idiotów, no to nawet ptaki, a zresztą to żeśmy o tym mówili. Także okazuje się, że masz tutaj dowód, że ptaki takie głupie nie są, przynajmniej bociany i potrafią się same wyżywić dzięki wspólnej polityce rolnej i polityce globalnego ocieplenia czy jakiegoś tam innego, innej chustki. Dziękujemy Ci, Tomku, bardzo. Tak, Tomek się już rozłączył, a ja może przypomnę, że możecie do nas dzwonić kontestacja.com na Skype'ie lub 222-195-321, bo podczas ostatniej audycji na komentarzach prawie setka komentarzy, a w zasadzie nikt w tej sprawie nie dzwonił, nie? Której? No, w tej całej dyskusji, czy wchodzić w ten interes, czy nie, czy brać dotacje, czy nie. Nie, właśnie bardzo dużo było komentarzy. No, komentarzy było dużo, ale nikt nie dzwonił na antenę. A, nie dzwonił, no nie wiem, no może nie słuchali online, także, że wiesz, wiele osób, duża większość nie słucha. Natomiast jeżeli już, no to należałoby teraz tak, zrobić jakąś
jakąś domenę wykupić i może nie wiem, gospodarstwo rolne.pl czy gospodarstwo kontestacja.pl i skrzyknąć się. Poza tym tutaj jest kilka pomysłów. Mam tutaj list od sekundę od Leszka, który nie pamiętam już, kto to pisał, ale w każdym razie jest pomysł. Dostałem też bardzo miły list, bardzo wyczerpujący list, taki analityczny na temat jakby rozwinięcia pomysłu naszego gospodarstwa na biopaliwa i na energetykę. I tutaj pisze tak autor. Żeby nie przedłużać, marnując swój czas, pomysł gospodarstwa jest dobry, ziemia nie jest nawet bardzo droga. Na Kresach w okolicy Białego Stoku można kupić naprawdę bardzo tanio. Problem jednak nie w tym, aby ziemię kupić, problem w tym, aby na niej zarobić. Pomysł z biopaliwami wydaje się z pozoru dobry, ale rentowność tego interesu opiera się na dopłatach. A Unia zamierza wycofać się ze wspierania tych biozźródeł, biopaliw i wiatraków. Okazało się bowiem, że bilans CO2 z biopaliw jest niekorzystny i cały ten cyrk był bez sensu. No to chociaż do tego się przydał ten dwutlenek węgla, bo to też jest następna hucpa z dwutlenkiem węgla. Dokładnie to samo było z olejem opałowym. W latach 90. rząd obiecał ludziom preferencyjne warunki korzystania z oleju opałowego jako paliwa alternatywnego dla węgla. Po paru latach się z tego wycofał. Więc wiesz, tutaj Kamilu, jeżeli ty jesteś... ludzie zostali z piecami, nie? Co? A ludzie zostali z piecami. No zostali, no wiesz, jak ktoś wierzy rządowi, no to zostanie zawsze z piecem. Dobrze, że nie zostali z ręką w tym piecu zapalonym. Jest też tak, że jeżeli rząd pomaga w ten sposób, że nie bierze podatku, to czy to jest czy to jest pomoc rządowa, czy to jest rezygnacja z kradzieży przez rząd. Więc moim zdaniem jest to jednak, jak możemy coś kupić bez podatku, no to jest działanie pozytywne. Nawet z dwóch stron. To samo strefy specjalne, to też jest działanie pozytywne, bo też ktoś inny mógłby się skarżyć, chociaż ja rozumiem takiego, nie wiem, przemysłowca, przedsiębiorcę, który działa poza strefą i musi płacić podatek, chociażby na przykład od nieruchomości. I w związku z tym jest mniej konkurencyjny od przedsiębiorcy, który działa w strefie i tam podatku nie ma, albo jest znacznie mały. Poza tym, wiesz, czy należy w momencie, przepraszam, w momencie, kiedy na przykład dzielisz ziemię, masz dużą działkę i chciałeś ją podzielić na dwie działki. Nieraz tak jest w rodzinie, że umiera ojciec i zostawia ziemię i dzieli się to na troje dzieci. I podział, prawo czy jakieś tam regulacje ziemi wymagają, aby w czasie podziału zostały zaplanowane drogi. Poszerzenie drogi albo wytyczenie drogi między działkami i tę ziemię też zgodnie z prawem przejmuje gmina. I teraz tak na przykład ty masz działkę 2000 metrów, podzielić ją na dwie działki po 1000, to będziesz musiał oddać powiedzmy 100 metrów, 90 metrów z jednej działki, 90 metrów z drugiej działki na drogę, która między tymi działkami będzie. No normalnie. To sprzedajesz do gminie. To jest dotacja? Czy to jest granie? Więc wiesz, to są naprawdę tak cienkie granice, wiesz, że żeby upierać się, że jeżeli ktoś chce być takim, no nie wiem, takim kryształem, to można, na pewno się znajdzie się bicz, żeby go walnąć z takiej, no znaleźć powód do tego, żeby w niego uderzyć, ale dlaczego to wszystko się zaczyna w taki sposób? Dlaczego nie widzimy sposobności, tylko widzimy zawsze utrudnienia? Dlaczego to
Tak mi się wydaje, że to jednak jest robota nieudaczników, takich ludzi, którzy albo nie chcą. I ja znam takich ludzi, którzy mówią, ja bym też był bogaty taki jak tam Frąckowiak, który jeździ sobie Audi czy Porsche, ale jestem uczciwym człowiekiem i dlatego jestem nędzarzem, łachudrą i nieudacznikiem. No, no więc wiesz, jeżeli ktoś jest przedsiębiorcą dzisiaj, to musi iść na kompromis, bo jak nie, no to padnie. Nie da się. My tutaj nie domagali się ani nawet nie chcieli, ani nawet by mi przez myśl nie przeszło, żeby brać jakieś dotacje czy wsparcie, żeby tę ziemię kupić. Mamy własne pieniądze, oszczędziliśmy, kupujemy je. A i kupujemy je zgodnie z prawem i do tego prawa się dostosowujemy. Człowiek wybiera, zawsze optymalizujesz, prawda? Sam mówiłeś mi, że księgowa, dobra księgowa to jest taka księgowa, która ci pozwoli, która ci podpowie, w jaki sposób obniżyć podatek. No to jeżeli bierzesz dopłatę do ziemi, to jest obniżenie podatku. No nie wiem nad czym się tutaj spierać, ale ja się już na ten temat nie chcę spierać. Ja tylko chcę powiedzieć tyle, że jeżeli chcecie, to ja wam pomogę. Nawet wam pomogę szukać tej ziemi. Tutaj dostałem list od... pamiętam, kto to napisał. Tu gdzieś jest, ktoś mi napisał, że no, na przykład aukcje komornicze, to już mówiłem, prawda? Warmińsko-Mazurskie i województwo zachodniopomorskie, tutaj ściana wschodnia. Ściana wschodnia jest fantastycznym miejscem. Moim zdaniem, jeżeli Polska ma być skansenem ekologicznym, ściana wschodnia to właśnie tam Szamotuły, Krubieszów, aż po Zamość, jak to się nazywa, już zapominam w tej chwili, bo trochę się zdenerwowałem. Zdenerwowałem się tym, że dzisiaj 2 godziny na eBayu próbowałem coś kupić i eBay mi utrudniał jak cholera. Mówię wam, że to kiedyś może na ten temat pogadamy, na temat outsourcingu, bo tam już na eBayu nie pracują, może tylko w zarządzie najwyższym pracują Amerykanie, a reszta to już jest Filipiny i jeszcze jakieś inne, to z jakiego to kraju jeszcze tam byli? Sri Lanka, tak? Indie. I z tymi ludźmi się nie można dogadać, ale to jakby inna historia. Więc no i ostatecznie jest tak, że są też inne pomysły. Jest pomysł na przykład elektrowni wodne, ale to już jest trudna sprawa. Bo tu już trzeba wiedzy technicznej, trzeba jakiegoś inżyniera zatrudnić. To już jest trochę za bardzo skomplikowane. Mieszkania w Hiszpanii, no to powiedziałem, no mieszkania w Niemczech. Moim zdaniem ziemia jest, jak ja przećwiczyłem wszystkie sposoby zarabiania na nieruchomościach. Za wyjątkiem, no niemniej, nie miałem biurowca, który bym wynajmował instytucjom, tym jestem, że tak powiem, słabo się orientuję, natomiast we wszystkich innych się dość dobrze orientuję i nieruchomości, no to jest ból głowy, chyba że się ma ziemię. No i jeszcze w takich sytuacji jak, aha, jest tutaj, mam, licytacje komornicze w Rzeczpospolitej Wyborczej i w Gazecie Prawnej, www.licytacje.komornik.pl www.licytacje.komornik.pl licytacje.komornik.pl. Tam można znaleźć dużo ziemi. Pamiętam, że po wydaniu książki, jak zostałem milionerem, ja tam opisywałem różne sposoby i nie tylko zarabiania na nieruchomościach, ale inwestowania w ogóle w nieruchomości i właśnie podałem sposób wyszukiwania takich no, nazwijmy to okazji, podając licytację komorniczą i zadzwonił do mnie adwokat gdzieś spod Zielonej Góry, który obiecał, że mi da, że mnie zaprosi na dobrą kolację, że do tej pory mnie nie zaprosił, za pomysł kupił kilkadziesiąt hektarów gdzieś w okolicy Krosno-Jasno-Gorlice, tam gdzieś kupił kilkadziesiąt hektarów ziemi po bardzo korzystnej cenie właśnie na licytacjach komorniczych. Są takie rejony, w których no, ludność jest uboższa i w związku z tym ziemia leży, prawda? Nie kupują jej, no to można się przejechać. Jak mówię, ściana wschodnia jest to dobre miejsce. A poza tym ja
się nie wycofałem, że ja tam nikogo się nie boję, ja się Boga boję tylko. Natomiast żadnych jakichś innych strachów nie mam Ale jednak się boisz, że tam będą później, że chcesz sam ziemię kupić, że oszukać i tak dalej, no to tego się boisz chyba, nie? Nie, ja nie boję się tego, bo ja bym tego nie zrobił, ale ja po prostu, mnie to brzydzi, rozumiesz, takie podejrzenia, bo to jest to towarzystwo, wiesz, które tak uważa, ludzi, którzy uważają, że jak ktoś, to ja pamiętam taką, to nagminne jest w naszej niestety społeczności, pamiętam, że kiedyś starsza pani szukała domu z mężem i ja podjechałem pod ich dom, żeby ich zabrać i pokazać im jakiś dom, ciekawe. Więc gdy ona wyszła, ja otworzyłem drzwi i mówię, proszę, niech pani rządzi. A ta mówi, to drzwi pan otwiera, żebyśmy prędzej kupili, wiesz. Takie rzeczy to mnie po prostu, wiesz, no... Rozbraja. Więc to mi to wszystko, to mi to przypomniało. A poza tym, wiesz, no jest taki Jacek Gniadek, forsuje takie powiedzenie, że jak chcesz długo i szczęśliwie żyć, to staraj się raczej nie pomagać innym, bo takie pomaganie to... I tutaj wychodziło na to, że ja będę jakimś pomocnikiem, że ja będę jakoś tutaj robił coś dobrego dla kogoś. Ja po co mam tak? Ja oczywiście bardzo chętnie zrobię, pomogę, co mogę, doradzę. Ale nie chcę tu uchodzić za jakiegoś, nie chcę się kreować na jakiegoś dobroczyńcę, filantropa, który nagle jakiejś grupie młodych ludzi, czy młodych, czy starych, to jedno, nie wiem, łaskę robi, że... Jacek mówi, że każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany. To jest to innego, to Konfucjusz powiedział, że każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany. To jest też prawda. Natomiast Jacek mówi tak, nie rób drugiemu dobrze, a będzie ci szczęśliwy, miał szczęśliwe życie. I to jest prawda. Nie rób drugiemu dobrze, a nie będzie ci źle. O. Tak, o tak. No właśnie. Więc to jest taka sytuacja. Słuchajcie, więc teraz to już jest tyle. Jeżeli macie jakieś uwagi, to piszcie do nas pior.com. Asbiro, możecie asbiro.pl, piszcie. KamilCebulski.pl. No właśnie, Janku, ruszyliśmy w ten weekend z NBA-em. Co powiesz o zajęciach pierwszych? No zajęcia były imponujące. Profesor Blickley jest no niezwykłym człowiekiem. I on właśnie, on to dobrze wie, prawda, że nie chce wychodzić na jakiegoś dobrego. To bardzo skromny człowiek, nigdy nie, bardzo dużo dobrego robi ludziom, ale się tym dobrem nie afiszuje, więc dlatego i ja postanowiłem tą drogą pójść. Zapraszamy, jeszcze mieliśmy dopiero pierwsze zajęcia. Jeżeli jesteście w dalszym ciągu niezdecydowani, co dalej z tobą robić, proszę bardzo. Ten portal, o którym mówiłem, polskiepiekiełko.pl, podjął się roli takiego pośrednika między ludźmi z inicjatywą, którzy mają coś do powiedzenia, a tymi, którzy szukają jakiegoś pomysłu albo towarzystwa do pomysłu, czy wspólników do pomysłu, to możecie się na polskiepiekiełko.pl też tam udać. No, będę pisał, będę publikował jakieś takie swoje doświadczenia startupowe. Może w tej materii. Poza tym nawiązałem kontakt z takimi, no może nie chcę używać tego słowa guru, ale nawiązałem kontakt z dwoma amerykańskimi przedsiębiorcami, tak, takimi dużymi przedsiębiorcami, którzy, jeden z nich miał 4 startupy na swoim sumieniu, drugi 3. Zamożni ludzie i doświadczeni bardzo, którzy tworzą społeczności właśnie startupowe. Całe miasteczka, całe dzielnice czy miasteczka zaczynają się organizować wokół kilkudziesięciu startupów, które mają być motorem rozwojowym takiego miasteczka. Bardzo taką smutną korespondencję otrzymałem tutaj chyba parę godzin temu, może nawet, napisane było tak, przepraszam, powiem, to, no, ale tak napisane, ty pierdolic polski, tak, ze znakiem zapytania,
i do tego jest link. Oszukane pokolenie, między innymi w tym linku. Oszukane pokolenie, spadamy. I pyta się piszący, mam spadać? No, problem emigracji. Sytuacja rzeczywiście jest nieciekawa w tej chwili. Ale wydaje mi się, że jednak mimo wszystko ciekawsza, przynajmniej w tych warunkach, nie ma się co porównywać do warunków, w których ja emigrowałem. Bo ja uciekałem właśnie, nie emigrowałem, tylko uciekałem przed konsekwencjami, no, które mnie czekały, gdybym nie uciekł. Więc wy nie macie takiego wyboru. Możemy w którąś z audycji poświęcić emigracji. Bardzo chętnie opowiem, czy odpowiem na pytania i wątpliwości w tej dyskusji, która się toczyła na forum po którejś, zdaje się, dwie czy trzy audycje temu, wnioskowałem, że jest tak duży optymizm. To dobrze, że optymizm, ale taka wiara, że to się wszystko fantastycznie powiedzie, że nie ma, że emigracja nie ma ceny, nie ma swojej ceny, że koszt jest niewielki, że się można wybić i tak dalej, i tak dalej. Można wszystko, tylko to nie jest tak łatwo. A poza tym jest cena i zawsze się płaci cenę. Ten, kto wyemigruje, płaci cenę, a nawet i jego dzieci jeszcze płacą. Może trzecie pokolenie już nie. Do tego tematu bym chętnie wrócił. No i co? Może ty Kamilu też dostajesz listę. Masz coś ciekawego? No wiesz co, jakoś tak nie przygotowałem nic na dzisiaj. Bo tak jakoś dzisiaj był taki bardzo pracowity dzień, bo zostałem sam z dzieckiem. No to nie, ale to jest przyjemne, że zostać samemu dzieckiem. Tylko nie na długo. Dla mężczyzny nie na długo. Kobieta musi cały czas. I zawsze przed jakimiś świętami, nie? Przed świętami, no bo kobiety wtedy pracują ciężko. No dokładnie. No a my jesteśmy jednak dużo wolniejsi. Poczekajcie, bo tutaj mam taki list. Abyś wiedział, z kim mam do czynienia, przedstawię się. Skończyłem 30 lat, jestem praktykującym katolikiem. Mam żonę i dwoje dzieci. Jestem z wykształcenia informatykiem po Politechnice. Pracuję w amerykańskiej korporacji jako programista. Od ponad 2 lat pracuję nad produktem z bratem, który by nas uniezależnił od pracy na etacie. Prace są w 99,9% skończone. Mieszkam i tak dalej. Nie należałem do żadnej partii. Od niedawna słucham audycji prowadzonych przez was. Robicie tak dobrą robotę, oby tak dalej. Chciałbym się podzielić pewnym spostrzeżeniem i poprosić o podjęcie tematu w audycji. Oczywiście, jeżeli uznasz za stosowne. Mamy w Polsce 2 do 4 milionów firm. No, około 3 milionów w tej chwili jest firm prywatnych, to znaczy tych małych. Z czego znaczną większość z nich prowadzą ludzie uczciwi i przedsiębiorczy. Przyjmijmy, że tych firm jest 3 miliony. No to tak właśnie przyjmujemy. Zapewne niemal każdy właściciel firmy posiada współmałżonka oraz dzieci, których część jest już uprawniona do głosowania. Powiedzmy, że statystycznie jedno dziecko w wieku wyborczym na jedną firmę. To daje nam w grubym przybliżeniu 9 milionów obywateli. W ostatnich wyborach głosowało niewiele ponad 15 milionów Polaków. Zatem gdyby tylko najbliższe... Gdyby tylko najbliższa rodzina przedsiębiorców zagłosowała na partię libertariańską, partia ta wygrałaby wybory. No nie mamy jeszcze partii libertariańskiej. No, Kongres Nowej Prawicy może. Uważam, że niektóre rzeczy należy robić pro publico bono, nawet tak jak panu Tadeuszu. Dlatego mój pomysł z gospodarstwem rolnym uważam za świetny. No to pomysł moim zdaniem jest dobry, no tylko... Jak pomysł, nie? Pomysł, no więc tutaj jest kwestia wykonania oczywiście. Ale ja myślę, że jest parę osób, przynajmniej z tych, którzy ze mną korespondowali, którzy by sobie z tym wszystkim dali radę. Jest Sławek Muturi. My chyba w lutym zrobimy takie duże seminarium na temat nieruchomości, na temat obrotu nieruchomościami, handlu nieruchomościami, obrotu w sensie bycia pracownikiem, bycia profesjonalistą od nieruchomości, handlu nieruchomościami, spekulacjami, ziemią, zarabianiem na tym,
I na tej samej zasadzie można by zbudować partię lub ruch społeczny, albo wesprzeć jakąś partię, albo wesprzeć jakąś inną partię. Najszlachetniejsza, to znaczy wymagająca najwięcej potu i krwi, byłaby opcja pierwsza. Ale najłatwiejszą wydaje się opcja trzecia. A opcja trzecia, aha, mamy już na rynku partii nową prawicę, która jest przez jednych lubiana, przez innych nie. Osobiście podoba mi się większość tez, które głosi jej przywódca, Korwin. Uważam jednak, że marketing tej partii jest tragiczny, a podział na prawicy, na jakieś VIP-y, kolibry, nowe ekrany i inne podobne twory jest bez sensu. Istnieją zatem dwa zadania do wykonania. Pierwsze zadanie jest zjednoczenie niszowego środowiska prawicowego. Nawet jeżeli doszłoby jedynie do porozumienia nowej prawicy oraz PJN, co jest prawdopodobnie, otrzymamy blok, na który można bez wyrzutów sumienia zagłosować. Drugie zadanie to poinformowanie przedsiębiorców, że jeżeli zagłosują na tę właśnie partię, nie będą płacić składek na ZUS, nie będzie dochodowego i tak dalej. Nie da się tego zrobić. System jest taki, że w zasadzie, to mój komentarz teraz, że w zasadzie nie można, w tej chwili nie można niczego zmieniać bez rewolucji. Tu musi się odbyć rewolucja. To nie może być tak, jak nie wiem, czy ja to mówiłem, ale kilka dni temu po wyborach, no chyba nie mówiłem, bo to było, w niedzielę były wybory na Ukrainie i w poniedziałek słuchałem komentarzy po tych wyborach i jeden z dziennikarzy polskich mówi tak, że teraz partia tych regionów, czyli partia Janukowycza, zwycięzcy prezydenta, będzie mogła zrobić reformy, bo ma pełnię władzy. No a drugi z rozmówców, czy rozmówca tego, to był jakiś polityk, a rozmówca, a dziennikarz pyta się, a o jakich pan reformach myśli? A on mówi, no będą mogli podnieść cenę gazu, cenę elektryczności i tak dalej. No więc tak się u nas rozumie reformy, że reformą to jest coś, co ma dokuczyć, to jak reformą było podniesienie wieku emerytalnego, zamiast na przykład likwidacja wieku emerytalnego. A przecież bardzo łatwo można było sobie to wyobrazić, zresztą chyba żeśmy na ten temat rozmawiali. Więc żadnych reform nie ma, dopóki tych reform nie będzie. No jedna minimalna to jest ta deregulacja, ale nie wiem, co z tej deregulacji wyjdzie, bo już jest bardzo cicho. A poza tym premier nasz teraz się przedzierzgnął Putina i powiedział, że będzie ratował i miejsca pracy, i przedsiębiorstwa, i inwestował, i budował, i mieszkania rozdawał. No więc to nie napawa żadnym optymizmem. No i teraz tak, czy ktoś się powinien zająć marketingiem, żeby to brzmiało jak propozycja handlowa, a nie propaganda. Aby wykonać te zadania, trzeba będzie pieniędzy. Tutaj też jakaś kampania wchodzi w grę. Nie sądzisz, że warto spróbować? Wiem, że technicznie jest to ciężkie do wykonania. Zwłaszcza, że w Polsce każdy jest najmądrzejszy. Ale życie w kraju skazanym na reżim biurokratyczny jest chyba bardziej uciążliwe niż wyrzeczenie się części swojej pychy i lenistwa. Jestem ciekawy, czy wy weszlibyście w coś takiego. No, ja wam powiem, problem Korwina, o czym chyba żeśmy jeszcze nie mówili. No to czuję, że będzie dużo komentarzy, Janku. No ale poczekaj, no ale to jest złe. Jeżeli my mamy zlikwidować ZUS, jeżeli my mamy zlikwidować państwową oświatę, jeżeli my mamy zlikwidować państwowe koleje, czyli mamy to wszystko prywatyzować, to znaczy zmierzamy do likwidacji państwa, albo do demontażu większej części państwa i zmniejszenia go do jakiegoś minimum, prawda? Minarchistyczna koncepcja, to co Mises uważa, że państwo jest do tego, żeby pilnowało porządku, żeby inni ludzie mogli właściwie pracować. Pracować, rozwijać się i dążyć do szczęścia, tak jak mówi Deklaracja Niepodległości Amerykańska. Więc zwróćcie uwagę, że wszystkie partie Korwina Mikkego, czyli wszystkie partie, które libertariańskie, dążą do tego, żeby się samo unicestwić. No bo po co wtedy będą partie, prawda? Jeżeli będzie wszystko prywatne, czy prawie wszystko będzie prywatne, a przynajmniej gospodarka będzie prywatna, no to po co nam to państwo w tym zakresie, prawda? Jest nam niepotrzebne. Jak nam jest państwo niepotrzebne, to niepotrzebni nam są również i politycy. Niepotrzebne nam są parlamenty, można zrobić jakieś, nie wiem, osiedlowe czy gminne kolektywy, które będą na zasadzie, nie wiem, albo większości, albo jakiś, na jakiejś innej zasadzie
będą decydowały o tym, o nielicznych inwestycjach publicznych, a reszta będzie wszystko prywatne. Prywatny człowiek nie potrzebuje kolegium partyjnego, ani jakiejś tam koalicji, która mu będzie mówiła, jak on ma zrobić pieczywo, czy jak on ma wyprodukować buty, czy usługi fryzjerskie prowadzić. Więc to są, ruch libertariański ma to do siebie, że w zasadzie dąży do tego, żeby nastały takie czasy, w których nie będzie potrzebny ani libertariański, ani żaden inny. A to wszystko, co w tej chwili jest, to zwróćcie uwagę, to jest władza ludzi, którzy robią wszystko, żeby być u władzy, ponieważ nic innego nie potrafią. Widzieliście, oglądaliście te wybory do PZPN-u? No przecież tam wyraźnie ci indagowani, bo kilka reportaży na ten temat widziałem, ci indagowani właśnie oni mówią, że to wszystko się rozgrywa o kasę. Chodzi o to, żeby zostać u władzy, nie dlatego, że piłka była dobra, czy żeby sport działał, czy jakieś tam inne bzdury, tylko po to, żeby oni mieli kasę. To o to chodzi. To jest po prostu mafia, to są gangi, no jeszcze tyle, że legalne, no ale nie, zalegalizować można wszystko. Kiedyś nielegalne było posiadanie dolarów, dzisiaj można posiadać dolary. W związku z tym to jest trudna rola, żeby prowadzić kampanię polityczną, której właściwie należy sobie samemu zaprzeczać, żeby należy eliminować politykę z życia gospodarczego, a życie gospodarcze, to w zasadzie jak się zrobi życie, zobaczcie, w Chinach jest komunizm, ale w zasadzie wszyscy się zajęli gospodarką i tam o komunizmie to tam jest niewiele. Przynajmniej jakichś osiągnięć ideowych, nowych Mao Tse-tungów, Kim Il-sungów i tak dalej nie ma. No bo oni się zajęli gospodarką, ponieważ gospodarka jest wolna. Więc jeżeli wszystko będzie wolne, no w miarę wolne oczywiście, jeszcze nie całe, ale jeżeli u nas by się do tego doszło, że byłoby wszystko wolne, to jest zbyteczne. I dlatego tu jest pewnego rodzaju sprzeczność. Ja nie wiem, czy ja klarownie to wszystko tłumaczę, ale intuicyjnie czujecie, no, że partia, czy UPR, czy Nowa Prawica dąży do tego, żeby rozbić te wszystkie gangi, rozbić te wszystkie grupy uprzywilejowane w jakiejkolwiek formie. No, nawet jeżeli to by się w Polsce stało, no to wyobraźcie sobie, co by było. No. Ja wam opowiadałem o tym województwie w Salwadorze, San Salvador. I tam było tak, że 200 tysięcy mieszkańców, w tej maleńka prowincja, zrobiło się w ciągu, nie wiem, półtora roku, było już chyba koło miliona. I co się zaczęło? Zaczęło się bojkotowanie z innych sąsiednich prowincji i oczywiście z rządu centralnego, bojkotowanie tego fenomenu. To samo zresztą, co się dzieje w tej chwili w Hondurasie z tymi miastami prywatnymi, o których żeśmy tu rozmawiali kiedyś, bo to jest chorobliwy przykład. Gdyby coś takiego się rozpowszechniło, to ci ludzie, którzy są w tej chwili u władzy, no nie mają z czego żyć. Dlaczego Janukowicz nie powie, okej, ziemia jest wolna, sprzedajcie komu chcecie, podzielcie sobie, wykupujcie, róbcie licytacje, fabryki kupujcie, proszę bardzo, zróbcie na żywioł, niech to pójdzie. Ludzie, ja gwarantuję, że w ciągu 2 lat gospodarka Ukrainy 100% się podniosła do, albo nawet i więcej. Tylko w tej chwili się wszystko hamuje, bo oni mają kontrolę nad poszczególnymi branżami. Banku nie założysz, bo musisz mieć takie, bo musisz spełnić takie warunki, które może tylko spełnić ta grupka ludzi. To samo u nas, wiele przetargów, wiele jakichś tam kontraktów publicznych. Przecież jak to jest możliwe, żeby na autostradach można było stracić pieniądze? No jak to się działo? No to właśnie te przetargi, te wszystkie licencje, pozwolenia, ograniczenia. To jest metoda, to jest mechanizm, który utrzymuje te grupy przy władzy i to należy zmienić. No to wyobraźcie sobie, to są ludzie, którzy nie mają ani zawodu, ani głowy, ani chęci do roboty. I teraz takiemu człowiekowi, i on zarabia 15 czy 30 tysięcy miesięcznie, żyje jak w raju i teraz mu odbierzcie. No to przecież oni wam żywym zębami wyjdą, czy nam, prawda? Więc to jest trudna rzecz. Natomiast
Trzeba drążyć. I w ten sposób, Janku, dochodzimy, że lepiej wyjechać. No wyjechać, ale wiesz, ale co tym zmienisz? No to chyba, że wyjedziesz. Ja rozumiem, żeby ktoś wyjechał i tam w Holandii, czy w Niemczech, czy gdzieś indziej na zachodzie też taką działalność prowadził. Ale co, wyjedzie i podporządkuje się takim samym gangom jak tam? A co wy myślicie? Ile rodzin rządzi Szwecją? Ile? 100? Nawet nie ma chyba 100. Danią też kilkadziesiąt. No ale może być jakieś takie bardziej wolnorynkowe kraje, nie? Nowa Zelandia na przykład. Jakie są bardziej wolnorynkowe? Ale słuchaj. Hongkong, Nowa Zelandia, Australia. Ale tam jest Nowa Zelandia, no to jest tak daleko, nikt tam nawet nie chce jechać. Też tam są takie koterie. To świat jest wciąż jeszcze oparty na przemocy, która wyrywa sobie przywileje i resztę trzyma w niewoli, tylko mądra mafia, no to daje ludziom zjeść, wypić, pojeździć samochodzikiem, prawda, czasem na wycieczkę za granicą, bo w ten sposób nie ma rozruchów, jest spokój, prawda. Związki zawodowe cieszą się poparciem rządu, bo rząd wie, że nie będą im podskakiwać, prawda, teraz i vice versa, rząd im tam też nie podskakuje, dadzą tym działaczom zarobić, pozwolą na przymusową rekrutację do związków zawodowych. Taki jest dzisiaj świat. Co my z tym zrobimy, to jest właśnie, my się uczmy się, czytajmy, myślmy, spotykajmy się, dyskutujmy. To jest właśnie szansa. Jeżeli tą dyskusją przeciągnie więcej ludzi, słuchajcie, mafie też giną. I takie, nie takie dyktatury były, nie takie, nie tacy byli, prawda, Honeckerowie, ten, jak się nazywa, Assad, czy Sadat, Assad też i Sadat, poświęcił się, ich nie ma. Także świat zmierza w dobrym kierunku, ale to wszystko idzie bardzo powoli, bo to tak 10 kroków do przodu, 8 do tyłu i potem znowu 10, potem znowu, po drodze tam wywieszą na latarniach, zastrzelą, rewolucja, no ale... No nie wiem, czy lepiej moim zdaniem jest spokojnie, pokojowo kolportować tę wiedzę, żeby ludzie to widzieli, żeby ludzie wiedzieli, że państwo to nie pomaga, tylko szkodzi, że pomoc państwa najbardziej szkodzi i to tym najbardziej już adresatom tej pomocy, a najwięcej na nich zarabiają nie adresaci pomocy, tylko dawcy pomocy, prawda? I te prawdy tutaj będziemy tłuc. Natomiast wiesz, tutaj tu nam jest o tyle trudniej, że właściwie większość ludzi, którzy nas słuchają, to są ludzie, którzy są o tym dobrze przeświadczeni. Chociaż nie zawsze. List mądry, wydaje mi się, że słuszny, no ale to jest to ja odbieram to trochę jako taką słuszność, jakby ktoś powiedział, że wiecie, jakby było fajnie, jakby wszyscy byli uczciwi, sprawiedliwi, tacy rzetelni i pracowici i mili, uśmiechali się do siebie. A ja zauważyłem co innego w tym liście, nie? Bo autor narzeka na to, że jest to środowisko takie podzielone, prawda? A co on chce zrobić? Zamiast dołączyć do jakiegoś środowiska, on chce zrobić kolejne jeszcze środowisko, tak? Nie, on chce dołączyć. On tu wyraźnie pisze, że chce dołączyć do prawicy. No dobrze, ale mówi, że prawica jest podzielona, tak? I on by chciał stworzyć, wiesz... Do kongresu nowej prawicy, to Korwinowego. Do tego, tu on chce. Aha, no to może ja źle zrozumiałem. Znaczy nie, on tam podaje inne opcje, ale mówi, ta byłaby chyba najlepsza, najłatwiejsza. No i najpopularniejsza, prawda? Najpopularniejsza. No nie wiem, czy najpopularniejsza, bo to też ludzie, wiesz, każdy ma jakieś tam swoje interesiki. Jeżeli jeden, nie wiem, dostaje 20 zł od gminy dopłaty na elektryczność i wiesz, to nie... Wiesz, ludzie nieraz, znaczy najczęściej ludzie nie liczą cen, nie kalkulują, ile ich kosztuje to, co im się wydaje, tak powiem, korzystne. Pamiętam taki do mnie człowiek przyszedł i mówi, tak wie pan, tak się męczę w tej robocie, tak mi to nie pasuje, strasznie nie lubię tego szefa i tak dalej, no ale wie pan, tam mam ubezpieczenie. A wiesz, dużej klasy fachowiec.
Więc ja mówię, a ile pan, jak pan, zarabia, ja mało zarabiał. Mówi, mało zarabiam jeszcze do tego. Więc on tam zarabiał coś 30 tysięcy dolarów na rok i miał za to jeszcze ubezpieczenie, które kosztowało, no powiedzmy, 6 tysięcy na rok. Czyli razem zarabiał 36. Inni ludzie, inni moi znajomi w tej samej profesji zarabiali 70-80 tysięcy. Ale on się bał rezygnować z tej pracy, że straci ubezpieczenie, nie widząc tak naprawdę, ile on traci w postaci tego, że no może gdzieś indziej by nie miał ubezpieczenia, ale by zarobił 80 tysięcy. To by sobie kupił za 6 tysięcy ubezpieczenie, to by było netto 74, prawie dwa razy więcej niż dwa razy tyle, co miał w tej swojej pierwszej pracy. Więc moim zdaniem takie otwieranie oczu ludziom, to byłoby fantastyczne. Mnie się wydaje, żebyśmy wywalczyli teraz tego programu, który wymieniałem, żeby wywalczyć dwie rzeczy. Pierwsze, że się uśmiechamy, że mamy pozytywne podejście do życia i do siebie, a drugie, wiesz, zapomniałem w tej chwili, a przed chwilą, no to niestety to jest coś takiego, jak się człowiek skupi, a drugie, no ja przypomnę sobie, to wam napiszę albo powiem następnym razem. No, to uśmiechajmy się. Dobra? Dobre, i co? I tym optymistycznym akcentem kończymy. Cześć. No, to ja wypuszczam Alberta. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki.